Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym Mierzymy. Poprzednie Mierzymy było nie w niedzielę, a na początku tygodnia, bo wtedy zaczynała się promocja na Bornie, dlatego musiałam dostosować nasz film właśnie do daty, ale dzisiaj nie muszę nic dostosować, dzisiaj robię swoje własne Mierzymy bez sponsora, czyli Zara. Mam tutaj pełną paczkę, już zaczęłam wypakowywać te rzeczy i mówię, kurczę, nie będę wypakowywała, bo przecież muszę poczekać na was. Także mam tu trochę jesiennych nowości. Nie są to jakoś mocno jesienne rzeczy, ale mam jeansy, mam jakieś koszule, mam kombinezon nawet jeszcze się załapał w dobrej cenie. Także co? Jak lubicie Mierzymy, zostawcie koniecznie kciuki do góry. To jest coś za coś. Wy mnie oglądacie, poproszę o kciuka do góry. Jeżeli lubicie Mierzymy, wiecie, że Zara wypada różnie. To nie zawsze są super rzeczy, a zwykle nie są w ogóle. Ale co? Czas zacząć. Szlafrok, który mam na sobie, mam z Victoria's Secret ze starej kolekcji. Jakoś tak jest w mojej szafie i mówię, założę go sobie dzisiaj, bo dawno nie nosiłam. Zacznijmy od kombinezonu. Ja już go wczoraj przymierzyłam i ten kombinezon jest cały ze sztucznego materiału. Mam go w rozmiarze XL i kosztuje 149 zł, więc uważam, że nie jest to jakoś bardzo, bardzo drogo. I to jest taki kombinezon ze spódniczką, jakby można by powiedzieć. I wchodzimy w niego przez tutaj, przez górę. Wciągamy go od dołu i z gumką w pasie, także już zakładam i pokażę wam, jak to wygląda. Niby leży, ale nie leży. Zobaczcie, jaki duży dekolt. Nie wiem, czy tu się zapina coś? Nie mogę tu znaleźć. Na dobrą stronę założyłam, więc... pojęcia, czy to się tak zapina? Czekajcie, zobaczę na stronie, bo może ja źle założyłam. Zaraz się okaże. Założyłam bardzo intuicyjnie, słuchajcie. A tu się okaże, że w ogóle nie to. Zaloguj się. Dobra, moje zakupy. Dobrze założyłam. Tak powinno leżeć. Przeceniony jest teraz na 80 zł. Wow. Także możecie sobie... o, słoneczko wychodzi. Możecie sobie upolować, ale dziwnie to leży. Tutaj widzicie, się rozchodzi. A na dole mamy taką ala spódniczkę, a pod spodem spodenki. Niby to jest ok, ale powiem wam, że tutaj w tych spodenkowej części jest trochę za ciasne, a na górze jest trochę za luźne, więc mówię, niby leży, ale nie do końca leży. Ale może na czyjąś figurę będzie w porządku, w każdym razie kombinezon na przecenie jest teraz w Zarze. Tą sukienkę polowałam, bo chciałam ją założyć na dzisiejszą imprezę, ale widzę, że ona będzie dla mnie koszulą długą, a nie sukienką. Tak wygląda. Również jest to XL-ka i jest to koszula, która kosztuje 180 zł z ćwiekami, więc mierzę, zobaczmy jak na długość. No, na Zarze jest to jako krótka sukienka, ma bardzo fajne, takie nitowe zapięcia. Wygląda super tak na pierwszy rzut oka. Ja w ogóle lubię koszule z Zary i mam ich troszeczkę. Także co, zakładam i zobaczmy, jak to będzie na mnie wyglądać na długość. Bardzo fajne jako koszula, ale jako sukienka, no to widzicie, no nie ta długość zupełnie. To niby jest krótka sukienka, no ale jak ktoś jest niższy lub bez wiecie, większych kształtów, to może będzie na niego sukienką. Dla mnie jest to taka koszula. Nie wiem, czy nie lepiej będzie w ogóle wyglądać bez tego paska, szczerze mówiąc. Wiecie, zdejmę pasek. Po prostu w ten sposób, jako taka koszula z ćwiekami. Fajna jest ta koszula. I tu się nie rozchodzi, dosyć wysoko jest tu zapięte. O, nie dopięłam się, ale bardzo fajny materiał, przewiewny. Taka oversize'owa, wydaje mi się fajna. Założę sobie jeansy i słuchajcie, jeansy mam szerokie. To są te jeansy, które są teraz bardzo popularne na Zarze. I mam je w rozmiarze 46. One są nierozciągliwe i kosztują 179 zł. Takie mega szerokie jeansy. Tutaj zawsze zamawiam rozmiar większy. Ja teraz noszę jeansy 44 normalnie, a na Zarze zwykle zamawiam 46, chyba że są lekko rozciągliwe. Także uważajcie z tymi rozmiarami na Zarze. Założę te jeansy, bo że czuję się, jakbym zakładała jeansy jakiegoś robotnika. Nie no, serio. Wrócił ten krój, wróciła ta moda. Tak wyglądają te jeansy. No i tutaj koszula, akurat nie wiem, czy będzie do tego pasowała, taka luźniejsza, zaraz zmienię na coś innego, ale chciałam je przymierzyć. Nie wiem, czy mi pasują takie spodnie, aż tak poprzecierane. Może, żeby były bardziej klasyczne. Fajne, takie wysokie, wiecie, fajnie się trzymają tutaj na górze, ale wtedy, wiecie, 15 czy tam 20 lat temu, jak takie, 20 lat temu, jak takie rzeczy się nosiło, to one były troszeczkę niższe i trochę z innych materiałów, tak mi się wydaje. Troszkę inaczej to wyglądało. Założę sobie taki oto sweter, rozmiar L, 150 zł. Jest jeszcze większy rozmiar, jak coś, jak ja zamawiałam, to nie było. I wydaje mi się, że będzie fajne. Tak przynajmniej po zdjęciu mi się wydawało, więc zakładam do tych jeansów. Przyglądam się tym spodniom i to nie jest taki rodzaj szerokich spodni, jak ja lubię. Wiecie, jak idę, to one są takie po prostu strasznie, strasznie masywne i myślę, że poszerzają. To nie są takie zgrabne, lekko rozszerzające się spodnie, tylko takie na maksa po całości szerokie. Kiedyś bym była nimi zachwycona, bo kiedyś lubiłam takie skate'owskie, ale kiedyś one musiały mieć bardziej opuszczony krok, takie bardziej, wiecie, no właśnie skate, a tutaj są zupełnie obcisłe na górze. Także ten krój czuję się skrócona. Natomiast ten sweter jest bardzo fajny. Ja mam podobny, więc sobie tego nie zostawię, ale jakoś jest w porządku,
długość rękawów, jakość, tutaj ten kołnierzyk, wszystko wygląda bardzo dobrze, no jak sprzed lat, po prostu jakbym założyła ciuch sprzed lat. Także tak się to prezentuje. Spodnie na moją figurę, na nie, ale widzę dziewczyny na Instagramie mierzą te spodnie i są zachwycone, u mnie nie bardzo. Mam, słuchajcie, buty. Mam buty, które wyglądają o tak i są to buty, zobaczcie, z takiego tweedu. I bardzo mnie zainteresowało to, właśnie ten materiał mnie zainteresował, mówię, coś fajnego, bo mam taką torebkę i ja wiem, że to się rozpina, wiem, kochani, wiem, bo już mi pisaliście przy poprzednim, wiem, że to się rozpina, także zaraz założę sobie te buty, trochę tak męsko wyglądają nawet, takie są dosyć masywne, no ale takie buty również nosiłam, znaczy nie z tweedu, ale w takim kształcie w liceum, także zakładam sobie te buty i mam jeszcze inną koszulę, czekajcie, zmienię sobie górę, tu w osobnej przesyłce mi przyszło, to jest wszystko bardzo dobrze popakowane, bardzo elegancko, naprawdę Zara. Tutaj mam taką koszulę z nitami również na kieszeniach. Co to jest za materiał? Tutaj mamy rozmiar L, 140 zł. Co my tu mamy za materiał? Koton, ale taka sztywniejsza jest ta bawełna. Jest trochę inna. Dobra, zakładam sobie tą koszulę i te buty i zobaczymy, jak leżą do tych spodni, które mam na sobie. No i mam bardzo fajną koszulę, naprawdę spoko, ale jest krótka. Więc ona albo idzie do jeansów, tak mi się wydaje, że tak wygląda lepiej, jak idzie do środka, bo na zewnątrz jest trochę za krótka. Dla mnie, przynajmniej dla mnie. Buty za to są bardzo wygodne, są dosyć szerokie. Dla mnie są trochę za szerokie na moją stopę, ale jak macie szerokie stopy, spójrzcie. Tak prezentują się buty. Boże, te spodnie naprawdę mi przywodzą na myśl moje wczesne, moje liceum. Buty są szerokie, wyglądają naprawdę fajnie. Uważam, że bardzo świetny materiał. Naprawdę świetny materiał. Są luźne w środku. Palce mają miejsce, są bardzo szerokie, więc możecie brać. Jak macie szersze stopy, wyglądają naprawdę dobrze. No i są niedrogie. Myślę, że w tej cenie w porządku. Dobrze wykonane. Dobra, szczerze chcę zdjąć już te jeansy. To nie są najwygodniejsze jeansy na świecie. Mam kilka par jeansów z Zary, które są wygodniejsze, które bardziej mi się podobają. W tych czuję się niekomfortowo. To nie jest mój krój. Czuję się jakaś bańka. Więc założę teraz sukienkę. Wiecie, że sukienki lubię bardzo. I tutaj mamy fajny, naturalny materiał. Kosztuje 200 zł. Wow. Ale jaki to jest rozmiar? Poczekajcie, bo tu nie ma. Jest to L-ka. I ta sukienka chyba też jest czarna na stronie. A to musiałabym sprawdzić. Taka szmizjera. Także mierzę. Zobaczmy, jak wyglądam w tej sukience. O, znowu słoneczko. Bardzo fajna, minimalistyczna sukienka. Tak wygląda. Taki klasyczny krój szmizjerki. Wygodna, bardzo miły, taki przyjemny do ciała materiał. Zastanowię się, czy ją zostawię, czy nie. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tej sukience. Jedyny minus jest taki, że się dosyć ciężko zapina, bo to są takie haftki i małe gumeczki. I musimy przekładać te gumeczki przez guziczki. To jest pain in the ass. Jest to męczące. Tutaj jest taki paseczek, który sobie zaciskamy. Także tak wygląda. Dajcie znać, co sądzicie, czy sukienka jest ładna. Moim zdaniem leży spoko i jest wygodna. Jest zrobiona z dobrych materiałów. Także tutaj nie mam się do czego przyczepić. Taka dosyć nawet surowa, jeżeli chodzi o materiały, ale naprawdę w porządku. Tutaj jest plus. Myślę, że pierwszy duży plus tego mierzymy. I wyciągam coś, w czym będę wyglądać jak członek zespołu Slipknot. Kombinezon. Kombinezon, słuchajcie. Worker taki. Nie, no to będzie straszne na mnie. Ten kombinezon mam w rozmiarze XL, kosztuje 200 zł. Proszę. Podejrzewam, że to będzie na grubo, jak to założę. To się jeszcze tak zapina na takie zaczarski. Nie, no coś czuję, że to będzie straszne. Ale chciałam to przymierzyć. Także z tej pięknej sukienki przenosimy się w ten kombinezon workerowy. Gdyby to była sukienka, byłabym zachwycona. Tym materiałem, tym kolorem, gdyby to była sukienka tutaj rozchodząca się w dół, to byłoby super, ale kombinezon... Masakra! Czułam, że to będzie masakra i jest to masakra. Zara, zróbcie taką kieckę w stylu worker, ale żeby tu było na dole trochę rozkloszowane i już będzie super. Bo ogólnie materiał jest spoko, krój na górze jest spoko, a na dole jest dramat. Dramat! No i to tyle w dzisiejszym mierzymy z Zary. Chyba w następnym będą trencze, bo tutaj w sumie nic nie zamówiłam takiego, chciałam trochę mody przejściowej, a wyszło, jak zawsze z Zarą. I wiecie, no i co, próbujemy. No, zamawiam różne modne rzeczy nowe w sezonie. Z tą Zarą jest tak, jak jest, ale nadal w szafie mam sporo ubrań z Zary, szczególnie sukienek, więc wiecie, zawsze się coś tam złowi, ale trzeba przejść przez mnóstwo innych rzeczy. Dużo mam basiców z Zary, mam jakieś bluzy, mam nawet jeansy, kilka par, mam shorty, także i one są w mojej szafie od lat, ja je lubię, ale żeby przejść jakby przez, znaleźć te idealne rzeczy, to trzeba przymierzyć dużo nieidealnych. W komentarzach widzę, że nie przepadacie za Zarą, dużo z was nie lubi. Oni szyją na idealną figurę, oni szyją na osoby, które mają mniej krągłości, nie mają
dużego biustu, nie mają większej pupy czy brzucha, ale no coś tam można znaleźć. No mówię, sukienki mam właśnie w dużej mierze z Zary. Także mam nadzieję, że mimo wszystko dobrze się bawiliście. Zostawcie mi kciuki do góry i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, pa, pa.